Po co budować rakiety, jak ja do Neptuna dostałem się ciężarówką? I to o długości 25,5 metra. Można? Można. No właśnie. No cóż, teraz trzeba się kawałek przejść w kierunku centrum miasta. W tamtym kierunku i zobaczyć tego Neptuna. Neptun. Neptun znajduje się w mieście Söderhamn, 229 km od Słońca, od Globen. Jest tam. Średnica 2,5 metra. Makieta jest też podświetlana, ale to tylko w nocy. Teraz nic się nie świeci. Brudna jest oczywiście. Nikt nie dba o Neptuna. Widać, że ktoś w niego też rzuca czymś. Neptun znajduje się no, praktycznie w centrum miasta. Przy rzeczce łatwo trafić. Bez problemu. Jest to ostatnia planeta Układu Słonecznego. Dalej jest już tylko Pluton, ale Pluton jest niestety tylko planetą karbowatą. Przy Neptunie jest jeszcze Sfinks. Projektu Diany Anderson. No cóż, mógłby ktoś go umyć. To jest bardzo brudny. Neptun zrobiony jest ze szkła jakiegoś, może hartowane. Jest podświetlany chyba tym światłem od dołu. A tak to wygląda na makiecie. Tu jest Globen, Słońce. To są planety wewnętrzne. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars i zewnętrzne Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton i Charon w Delsbo. Nic mi nie wiadomo, czy są jakieś księżyce tutaj Neptuna, ale wydaje mi się, że nie ma. Nigdzie nie jest napisane. No to wszystko z Neptuna chyba.